Halo, halo, witam was bardzo serdecznie w Minecrafcie. Tak, dokładnie w Minecrafcie na modach, żeby było śmieszniej. Czymś, czego bardzo dawno nie było, tak. Stwierdziłem, że trzeba dokończyć tą całą serię, po to, żebym mógł stworzyć nową serię. Tym razem będę sobie nagrywał właśnie z paroma innymi osobami, żeby było ogólnie lepiej. Oczywiście też na modach. I stwierdziłem, że wtedy jak będę prowadził taką serię, dajmy co jakiś czas będę zapraszał was, czyli moich widzów. I po prostu będziecie mogli sobie co jakiś czas sobie ze mną zagrać i nagrać odcineczek. Myślę, że to będzie w miarę spoko. Także myślę, że możecie tutaj też zostawić łapeczkę w górę, jeżeli wam się podoba taki pomysł. No i zapraszam was też do komentowania. Dobrze, co dzisiaj będziemy robić? Dzisiaj, skoro pokonaliśmy ostatnio już smoka Endu i straciliśmy niestety naszego smoka, no szkoda, szkoda. W każdym bądź razie przydałoby się pójść do The Foresta. Zostały nam dwa światy, Between Lands i The Forest. I w The Forestie pokonamy sobie wszystkich bossów i w Between Landzie nie wiem jakie tam są bossy ani co tam jest, bo w zasadzie to byłem tylko raz w Between Landzie i to nie na singlu, tylko na multi i to w zasadzie wyglądało tak, że byłem i potem mi się już nie chciało grać. Ale to jest super turbo gigantyczny mod. Dobrze. A więc zejdźmy sobie w dół. Dobra. Co tutaj mamy? Mam nadzieję, że pamiętam jak się robi portal. Czy ja naprawdę wiaderek nie wziąłem? Czy ja naprawdę wiaderek nie wziąłem? Nie wziąłem. Ech. O, a to są te kwiatki magiczne, co się teleportują. Dobra, to ja idę po wiaderka. Dobrze, a więc wiadereczka mam. Teraz trzeba znaleźć jakieś źródełko z wodą. Tak, w ogóle w domu nie mam żadnego źródełka z wodą, co jest ciekawe w sumie. Źródełko jakieś z wodą? A, akurat jest. Napotoczyło się na drodze. Dobrze, a więc zbieramy sobie wodę. Tyle myślę, że starczy nam. Gdzie można zrobić portal? Tutaj gdzieś przed domem, czy tutaj będzie ok? Myślę, że... A, tutaj jest w miarę płasko. To jakoś się to tak robiło, co nie? Tak, tak, tak. Woda. Woda. Coś takiego. Mam nadzieję, że tego nie zwalę. Tutaj kwiatki. Albo na tej ziemi nie można tego zrobić. Dobra. Mam trochę wody, no to jest ok. To zrobimy to sobie tu. O, ta. Świetna łopata, pozdrawiam. Dobrze, zróbmy to jeszcze raz. O, 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 tak, tak. Dobra, myślę, że jest w miarę... Okej. Mniej więcej. Myślę, że może zadziała coś takiego. Woda. Nie wiem, czy tu kwiatków nie będę musiał posadzić. Miejmy nadzieję, że nie. Drugie wiaderko z wodą. I oczywiście diamencik. Trzeba wrzucić. Mam nadzieję, że dobrze to robię. Oczywiście, że nie. Moment, a może to tylko jedno, czy było wiaderko z wodą? O, teraz to sobie... Coś to zrobił, Łukasz? Masz nieskończone źródełko wody. Gratulacje. Dobra. Teraz spróbujmy to jeszcze raz. Ciach, ciach, ciach. Ciach. Dobrze, teraz jeszcze raz. Nie tak, tak. Weźmy może te kwiatki, co tutaj wyrosły. Ustawimy sobie koło portalu. Bo to na 100% się to z kwiatków robiło. Tego pewny. Kwiatki i mączka, tak? No, czy to jest pewny? No, to jest tak na 10% pewny. Tutaj damy kwiatek, tu damy kwiatek, tu, tu. Dobrze, resztę to można tym zategować. A może to musi być łąka? I nie wiem. Woda. Diament. Nie. Diament. Jest! Wyszło. Jest, dobrze, postęp. Twilight Forest, dobrze. A więc moi mili, lecimy do Twilighta. Dobrze, mamy grzybki. Fajnie. Nie? Coś się zmieniło. Chyba się nic nie zmieniło. I chciałbym w tym jeszcze odcinku pokonać Nagę.
Aczkolwiek czy ja ją znajdę, to jest najlepsze chyba pytanie na dziś. Tam mamy domek, tu są muchy. Muchy są niedobre. Tam jest wielkie drzewo. Czy ja znajdę tutaj nagę gdzieś blisko, czy nie? Naga to jest taki gigantyczny wąż, którego właśnie będzie trzeba pokonać. Mam nadzieję, że znajdę ją. Moment, jeszcze się świat ładuje trochę, bo są takie mikrolagi. Znajdę ją tak, czy będę musiał walić cięcie? To jest bardzo dobre pytanie. Jak na dzisiejszy odcinek. O, tutaj są te z lapisem. Mam kilofa, dobra, jesteśmy na łące. Na łące też się często respią. Właśnie te labirynty nagi. Aczkolwiek z sezonu drugiego, jeżeli może oglądaliście mój serwer na modach, to ja pamiętam, jak ja szukałem strasznie długo tego labiryntu, chyba 2,5 godziny jak szukałem. Dobra, no nie widzę, nie podoba mi się, że nie widzę. Czy to jest kopuła tego Minotaura? Nie, dobra, nie jest. Oczywiście ciekawsze lokalizacje przydałoby się zaznaczać minimapą, żeby potem tego nie szukać, typu właśnie bunkry Minotaurów i inne takie. Dobra, wrona. Co tu mamy? Wielkie drzewo. Tam jest las ten. No taki końcowy w zasadzie, gdzie jest zamek ze wszystkimi mobami, ale z tego co wiem, to chyba nawet nie jest to skończony ten mod. Autorowi się nie chciało chyba kończyć tego moda, czy coś takiego właśnie było. I nie ma tego końcowego bossa jakby. I się kończy na tym, z tym wieżą, w tej wieży takiej. No. A może w nowszej wersji tego Twilight Tesum? O, znowu muchy, niedobrze. Jak to się nazywa? Już dokończone, w sensie, że te mody. No bo tam wchodzi się za pomocą takiej lampy Gina. To kiedyś wam pokażę i to się spala. Czy to można tak wejść, albo można po prostu, tam jest taki turbo gigantyczny zamek. Albo można po prostu sobie wlecieć. Tak. Dobra. No to mi się wydaje, że właśnie będę szukał strasznie długo tego labiryntu. Nie mam zamiaru robić 40 minut albo 2 godziny odcinka, jak biorę i tutaj sobie biegam po całej mapie i szukam tego. Także ja to zacznę szukać sobie teraz i mam nadzieję, że w miarę szybko znajdę. I widzimy się, jak to znajdę. Dobrze, a więc jesteśmy w miejscu, w miarę z którego mogę wam pokazać mniej więcej, jak wygląda prawie, że cały labirynt. Tak, cały labirynt wygląda tak, że jest cały z takich kamiennych bloków i do tego mamy filary. Jak widzicie, tam się ogień pali i ogólnie jest taki cały z właśnie liści. I tam jest właśnie naga w tym labiryncie. Stoję sobie na drzewie mniej więcej tak, żeby wam po prostu pokazać, jak to wygląda. Zaraz sobie zejdziemy z tego drzewa. Myślę, że chociaż na tamtym drzewie prawdopodobnie by to lepiej wyglądało. No ale już cóż, dobra, jesteśmy na tym drzewie. Jeżeli ktoś by byłby ciekawy, czemu ja w ogóle zabijam te bossy, czemu ja po prostu tą nagę chcę zabić. Dlatego, że w Twilight macie coś takiego jak kolejność zabijania bossów. Zabijamy nagę, później jest Twilight, taki magik, szkielet, coś takiego w wieży, której niestety jeszcze nie widziałem. 20 minut w ogóle szukałem tego. To i tak stosunkowo mało w porównaniu do tego, co było na serwerze. Potem po tym jest chyba... Co to tam jest? Centaur? Albo coś takiego? Centaur? Minotaur? Coś takiego? No coś takiego jest. Jeszcze jest Hydra. Nie wiem, jest tych bossów parę. Tak myślę, że na takie 7 odcinków coś takiego prawdopodobnie będzie tego. Dobrze. Już nie będę przedłużał. Zjedzmy sobie... Moment, co tu możemy potrzebować? A, tu się wszystkie zepsuły. From Void, okej, to może się przydać. Te dwa już są zepsute, czyli w zasadzie możemy zrobić coś takiego. I... Pach. Do widzenia. Pach. Chociaż... Ale to mi daje... Czy przechodzenie, tak? No chyba tak. Dobra, no, jak widzicie, się zrenderowało, takie oto jest mniej więcej takiej wielkości. Sobie wejdziemy,
Gdzie tu jest wejście? Tu chyba nie było wejścia, tu po prostu się wkopywało. A przynajmniej ja tak zrobię, że się wezmę i wkopię. Dobra, jabłuszko zjedzone. To zjedzone. Łazimy, a to takie nawet jak wąż wygląda. O, jest. Pasek, naga. Ja mam łuk. Dobra, mam łuk. Moment, to jest mi potrzebne, to jest mi potrzebne. Dobra. A, i ona się dzieli, bo warto dopowiedzieć, że ona się dzieli na mniejsze, części. O. Jest, jest i naga, jest. Jest i ona. Dobra, wskoczymy sobie tu. O, 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 tam biega. Może bardziej jeździ. O, dostała. Co to było? O, pełno tutaj bloków. Dobra, fajnie, dobra. Idziemy zrobić starcie po prostu z mieczem na nią. A wilki jeszcze ją tutaj biorą. Ona się z wilkami bije, to dlatego ona tak traciła HP. Dobra. Ło! A co to było za atak? Jakiś dziwny. Dobra, pół HP straciła. Ła. Ogólnie to jest najłatwiejszy boss w Twilight'cie. O, się zbugowała. O! Dobra. Się zbugowała, naga. To jednak się nie dzielisz? Byłem przekonany, że kiedyś się dzieliłaś. Dobra, zabiliśmy nagę. Dostaliśmy naga w trofi. O, i cztery serduszka. Fajnie, fajnie. Dobra. Okej. Okay. Zjedzmy sobie, czy to ulepszmy. I co my tu mamy? No, jak widzicie, walka potrwała naprawdę krótko. O, a to co to? Jakieś... Te wilki? To nie to. Czy coś jest? Co to wydaje takie dziwne dźwięki? Dobra, rozwalmy sobie to. O, ho, ho. Do smoka sobie wpadłem. To już trochę rozumiem te dźwięki. No to niezła niespodzianka. Ja myślałem, że to od trofeum, a to od smoka. I się mamusia chyba przebudza. No dobra, to weźmy i zróbmy manto. Może dostaniemy drugie jajko. Padła. Tutaj akurat tylko różdżką z piorunów, dlatego że to by strasznie długo zajęło. Plus, to ja to chciałem. Jajko, halo? No, prawym? Prawym czy lewym się to klikało? Prawym. Co, rękę się miało i się klikało, nie? O. O, jest jajko? Jajko? Jest jajko, dobra, jest fajnie. Sobie nowego smoka stworzymy. Fajnie, fajnie, plecaczek. Ale no, tego się nie spodziewałem, że tutaj spotkam sobie mamusię. Smoka. Ale okej. Nie narzekam. Moment, żeby się nie respiły te moby i żebyście wy coś widzieli. No one mnie nie atakują, bo mam enchant na zbroi. Ich nie czepnę, to jest okej. Okay. Dobra, to. Dobra, w miarę wszystko myślę, że jest otegowane. No jeszcze tamta strona. Czy ja jeszcze złoto potrzebuję? Chyba nie. Sobie tylko weźmiemy te skrzyneczki. Ja mam jakąś siekierkę, coś takiego? Mam. No i fajnie. Nie no, złota nie zbieram, bo to naprawdę nie ma zbytnio sensu. Się nie pomyliło.
Dobra, czy to tak sobie po prostu... Dobra, już nawet nie niszczę, po prostu sobie na szybkiego to przelecę zebrać. Bo nie po to tutaj przyszedłem do Twilighta, ale dostałem jajko, także nieźle. To to mi jest niepotrzebne, to w zasadzie też. Zbroja to nie. Manuskrypty pewnie, może kiedyś znajdziemy nagę z... Tu jest też naga? Nie. Z Twilighta to nie jest naga, ta co zamienia w kamień, czy to jest naga? To nie, to jest Gorgona, o właśnie. Gorgona. Tak, przypomniało mi się. Koboldy. O właśnie, chyba króla koboldów albo coś takiego się szło do podziemi, coś takiego mi świta. To mi w złym kościele świta. Dobra, jak stąd wyjść? No się wykopiemy, no bo niestety mi się tam ten czarm rozwalił. To rozwalił, skończył. Ale już wiem na to, co wydawało takie dziwne dźwięki. O, a co to za ukryta skrzyneczka? Bro, dzień dobry. A, dobra. Wyszliśmy. Pan świnia, dzień dobry. Panie świnio. Dziękuję za mięsko. Dobra, myślę, że dzisiaj sobie zakończymy. To nie będzie jakiś turbo długi odcinek. Myślę, że tyle starczy. Zabicie smoka plus nagi. I w kolejnym odcineczku co zrobimy? Pójdziemy zabić króla Lisza. Tak, o ile dobrze pamiętam kolejność. Jeżeli źle pamiętam kolejność, no to pójdziemy zabić coś innego. I pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę oraz suba, jeżeli jesteście nowymi osobami na moim kanale, gdyż staram się wrzucać filmy codziennie. No a tak jak teraz słyszycie, mam zamiar właśnie dokończyć tą serię i zrobić taki sobie coś a la serwerek. Właśnie z modami TP. Także myślę, że to jest całkiem w miarę spoko pomysł będzie. No i co? No i tutaj zakończymy sobie nasz odcinek. Widzimy się w kolejnym. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.